Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Stwierdziłem, że czas skończyć test trwałości powłoki h2o.net. Chyba light to był bodajże się nazywa. Chyba tak, nie pamiętam. Robiłem całą dekontaminację auta. Dawno tego nie widział, rok czasu. Oczywiście na dwa razy, bo pierwszym razem przerwał mi deszcz, teraz też przerwał mi deszcz. Sprawdźmy hydro. Ilość przejechanych kilometrów wyświetli ci się. Nie pamiętam. Nie będę oszukiwał, że pamiętam, bo nie pamiętam, kurczę. Tak naprawdę to już zapomniałem o testach trwałości na tym aucie. Co jakiś czas, nagram sobie filmik, jak zachowuje się hydro. Teraz tak, jak to wygląda po odetkaniu, czyli tak, zresztą wiesz, jak ja odtykam. Zobacz, pięknie, idealnie. Zobacz, jaki zjazd. Zostają tylko na dole. Wiadomo, dolne drzwi tutaj tylko zostało. Góra perfekcyjnie. Na początku producent deklarował trwałość 5 lat. Nie wierzę. Później wskoczył na 3 lata. Moim zdaniem realna trwałość tej powłoki, gdzie nie uzupełniając, będzie 2 lata. Wszystko wiadomo, zależy od przejechanych kilometrów. Stosownie o nią dbając, 3 lata, tak, dociągnie 3 lata. Także kurczę, czy fajna? Fajna. Przez cały okres użytkowania tej powłoki nie zrobiła mi żadnych problemów. Tak naprawdę odporna na chemię. Tutaj wskakiwałem teraz z akwą, wiadomo, kwaśną. I powtórzę się, najlepiej neutralizuje się ją IPą. No tak to wygląda. No dobra, słuchaj, nie będę cię męczył, bo na auto będzie wskakiwać teraz produkt, który ma się uzupełniać, pewnej firmy, szampon z osuszaczem. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!